Witam. Omówię teraz zadanie plansza. W zadaniu tym mieliśmy pewną planszę, określone pole startowe. Tutaj na tym przykładzie jest ono oznaczone literką S, pole końcowe oznaczone literką K oraz mieliśmy pola dziurawe, na których nie mogliśmy stawać, oznaczone tutaj czerwonymi X-ami. Zadanie polegało na tym, żeby z pola S dostać się do pola K, wykonując jak najmniej ruchów specjalnych. Ruch specjalny polegał na przeskoczeniu jednego pola, czyli tak jakby przesunięciu się o dwa w dowolnym kierunku. Czyli na przykład z pola S moglibyśmy wykonać ruch specjalny w prawo, w dół, w górę. W lewo nie mogliśmy wykonać, bo byśmy wyszli poza planszę. Dodatkowo mieliśmy też zwykłe ruchy, czyli takie, które pozwalają nam się przesunąć o jeden w dowolnym z czterech kierunków: w górę, w dół, w lewo, w prawo. No, na początku widać, że nie możemy żadnego takiego wykonać ruchu, ale na przykład stąd mogliśmy wykonać normalny ruch w górę o jeden. No i chcieliśmy dostać się z pola startowego do końcowego, wykonując jak najmniej ruchów specjalnych. No więc, jakie będzie nasze podejście do rozwiązania tego zadania? W zadaniu tym w ogóle nas nie obchodzi liczba ruchów normalnych. Czyli możemy ich wykonywać dowolnie wiele i nie wpływa to na nasz wynik. No to spróbujmy robić w następujący sposób, że zaczynamy ze pola startowego, idziemy gdzie możemy normalnymi ruchami, a jak już nie możemy, to wykonujemy ruchy specjalne. Jak to będzie wyglądać? Zaczynamy w polu startowym. Przechodzimy do wszystkich pól, do których możemy dojść ruchami normalnymi. W tym wypadku widzimy, że możemy tylko zostać w polu startowym. No to jeżeli do tej pory nie doszliśmy do pola końcowego, no to jeżeli da się dojść do tego pola końcowego, no to musimy już wykonać ten ruch specjalny. Zatem ze wszystkich pól, w których się znajdujemy aktualnie, wykonujemy ruchy specjalne we wszystkie kierunki. Czyli w tym wypadku wykonamy ruch specjalny do góry. Czyli w tym momencie znajdujemy się tutaj, w dół i w prawo. W tym momencie zakładamy, że któryś z tych ruchów nas jakoś przybliżył do rozwiązania. No i w tym momencie doszliśmy do jakichś nowych pól i chcielibyśmy powtórzyć tą naszą procedurę. Czyli tam, gdzie jesteśmy, to teraz próbujemy znowu. Póki możemy robić normalne ruchy, no to po prostu będziemy je wykonywać. I teraz możemy dojść tutaj, tutaj, tutaj i możemy tutaj przejść za pomocą ruchów normalnych, aż dojdziemy tutaj. I w tym momencie znów doszliśmy do ściany, znów nie możemy wykonać żadnego ruchu i pozostaje nam jedynie znów skorzystać z ruchu specjalnego. To próbujemy ze wszystkich pól po kolei z tego, ale widzimy, że jak wykonamy ruch specjalny z tego pola, no to wrócimy do tego, w którym byliśmy. To sprawdzałem po kolei każde pole. Tutaj widzimy, że mogliśmy wykonać ruch specjalny, no ale już byliśmy w tych polach, więc nam się nie opłaca. I jedyne miejsce, w którym nam się opłaca wykonać ruch specjalny, jest to pole i jest to ruch specjalny do góry. No i w tym momencie znajdujemy się w polu końcowym, czyli kończymy działanie naszego algorytmu. Widzimy, że do ruchów specjalnych skorzystaliśmy z ruchów specjalnych dwa razy, zatem wynik dla tego przykładu to jest 2. O czym należy pamiętać przy rozwiązywaniu tego zadania? Oczywiście, jak podróżujemy za pomocą normalnych kroków, to wykonujemy to za pomocą jakiegoś algorytmu DFS, BFS i spamiętujemy miejsca, w których aktualnie się znajdujemy. Czyli w tym wypadku, zaczynając od startu, bylibyśmy w tych pięciu polach. No i w tym momencie byśmy wykonali ruch specjalny i byśmy przeszli do następnych pól. Następnie znów byśmy dla tych pól uruchomili algorytm DFS, BFS, znowu byśmy poszukali jakichś nowych miejsc i znowu byśmy powtórzyli procedurę. Jednak należy pamiętać o tym, że gdybyśmy BFS-a lub DFS-a puszczali znowu z pól, w których byliśmy poprzednio, no to byśmy najpierw wykonali dla tego rzędu, potem dla tych dwóch rzędów, potem dla tych trzech rzędów DFS, dla tych czterech i tak dalej, i tak dalej.
co mogłoby spowodować, że złożoność naszego algorytmu byłaby kwadratowa względem rozmiaru planszy. Żeby tego uniknąć, wystarczy po każdym użyciu ruchów specjalnych po prostu zapomnieć o wszystkich polach, z których skakaliśmy. No bo jeżeli byliśmy w nich poprzednio, nie było w nich rozwiązania i teraz próbujemy przejść do nowych pól, tak jak w tym wypadku, to z tych poprzednich już więcej nie wyciśniemy. No już poprzednio przechodziliśmy, szukaliśmy i teraz jeszcze z nich przeskakujemy do nowych pól. Zatem możemy o nich po prostu zapomnieć. I znów powtarzamy tę procedurę. Szukamy, gdzie możemy w tym rzędzie. Przeskakujemy znowu. I powtarzamy tę procedurę. Należy też pamiętać, że w momencie, w którym zapominamy o tych poprzednich polach, nie chcemy też do nich wracać, bo wówczas znów moglibyśmy uzyskać złożoność kreatową. Czyli definitywnie zapominamy o tych polach, nawet nie możemy do nich wrócić za pomocą następnych ruchów specjalnych. W ten sposób każde pole zostanie odwiedzone co najmniej raz i co najmniej raz zostanie z niego podjęta próba zrobienia ruchu specjalnego w dowolnym kierunku, po czym to pole zostaje, o tym polu zapominamy i kontynuujemy działanie algorytmu. Dzięki temu wykonujemy stałą liczbę operacji dla każdego pola, przez co algorytm ma złożoność liniową względem rozmiaru planszy. Dziękuję.